Ostatnio gorący temat przerzucenia linii autobusowych z ulicy Przybyszewskiego na Aleję Reymonta. Chciałem w skrócie opisać całą historię tej sytuacji. W 2014 roku widoczna obok nas Aleja Reymonta została przeciągnięta do ulicy Kasprowicza i wtedy już zapadły decyzje o tym, że linie autobusowe będą przerzucone na tą jezdnię, po to była robiona tak szeroka, po to były robione przystanki autobusowe. Aczkolwiek, ponieważ między mieszkańcami były różne zdania, niektórzy woleli, żeby zostały te autobusy na ulicy Przybyszewskiego, więc przez 4 lata były prowadzone dyskusje na ten temat i my jako też radni zastanawialiśmy się, czy te autobusy przenosić, czy nie. No niestety w ostatnim czasie ulica Przybyszewskiego, która jest wąską ulicą, stała się tak, już zrobiła się tak zastawiona samochodami prywatnymi i parkującymi, które po prostu nie mają gdzie indziej parkować, że autobus zaczął mieć problemy z przejazdem i ulica była non-stop zakorkowana. Zaczęło to stwarzać niebezpieczeństwo i dla pieszych, i dla kierowców. W związku z tym w poprzedniej kadencji, przy końcówce poprzedniej kadencji, jako Komisja Bezpieczeństwa podjęliśmy uchwałę o przeniesieniu tych autobusów na ulicę Reymonta, co od dnia 7 stycznia stanie się faktem.